Drugoligowcy nie zwalniają tempa i już w środę rozegrali swoje mecze w ramach piątej kolejki. Większość spotkań rozpoczęła się o godzinie 17, a my na początek lądujemy w Elblągu, gdzie z Olimpią mierzyła się Stal Stalowa Wola. Goście w sobotę niespodziewanie wygrali z Puszczą Niepołomice, ale tutaj już od 15 minuty musieli odrabiać straty, bo po kwadransie gry piłkę do bramki posłał Łukasz Pietroń. Już w 22 minucie trener Adam Boros zmuszony był do zdjęcia z boiska kontuzjowanego Niburskiego, a 4 minuty później Stal wykonywała rzut rożny. W polu bramkowym odnalazł się wówczas Mohamed Essam, który pokonał Daniela i zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach Stali. Szybko strzelony gol rozbudził wśród kibiców Olimpii apetyty na pierwsze w sezonie zwycięstwo, ale radość miejscowych trwała tylko trochę ponad 10 minut. W końcówce Olimpia próbowała jeszcze przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, jednak po główce Piceluka piłkę zatrzymał ostatecznie Kolbusz i mecz zakończył się remisem dla gospodarzy już czwartym w tym sezonie. Jednym z najciekawiej zapowiadających się starć tej kolejki był mecz w Bełchatowie. Spadkowicz z pierwszej ligi podejmował największą rewelację początku sezonu, Odrę Opole. Jako pierwsi w tym spotkaniu groźnie zaatakowali gospodarze. Prostopadłe podanie z głębi pola dotarło do Maciejewskiego, ale jego uderzenie trafiło prosto w Wańce Tela. PGE GKS mógł zacząć od mocnego akcentu, jednak po tej próbie przewagę na boisku stopniowo przejmowała Odra. W bramce gospodarzy znakomicie spisywał się jednak tego dnia Paweł Lenarcik, który świetną paradą popisał się m.in. w 71 minucie, broniąc instynktownie uderzenie osamotnionego Brychlika. Ostatnie 20 minut tego spotkania należało do Odry. 3 minuty po próbie Brychlika goście wyszli z trójkowym atakiem. Przed szansą stanął Trznadel, ale również z jego mocnym strzałem poradził sobie bramkarz PGE GKS-u. Zespół Spadkowicza po dobrym wejściu w sezon zaliczył ostatnio 2 porażki, a również w Opolu niewiele wskazywało na przełamanie. W końcówce efektownej przewrotki próbował jeszcze Brychlik, ale trafił tylko w boczną siatkę, a spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Biorąc pod uwagę przebieg tego meczu, remis zdecydowanie bardziej satysfakcjonować powinien zespół z Bełchatowa. Po piątkowym przełamaniu w meczu z Rowem Rybnik, Olimpię Zamburów w środę czekał wyjazd do Tarnobrzegu na mecz z Siarką, która też sezon zaczęła poniżej oczekiwań. Poza meczem z Rozwojem, podopiecznym Włodzimierza Gąsiora nie udało się w tym sezonie wygrać, a w rywalizacji z Olimpią nadarzyła się ku temu dobra okazja. Już w pierwszym kwadransie przed szansą stanął Żebrakowski, ale nie dał rady pokonać Humerskiego, a z każdą kolejną minutą ataki Siarki nabierały na sile. W 22 minucie gospodarze wywalczyli rzut rożny, do piłki wyskoczył Marcin Stefanik i strzałem głową otworzył wynik tego meczu. Defensywa Olimpii sugerowała jeszcze, że piłka po odbiciu od poprzeczki nie przekroczyła linii bramkowej, ale sędzia Jacek Lis tego gola uznał i postąpił jak najbardziej słusznie. Siarka szybko ułożyła więc sobie to spotkanie, a po przerwie kontynuowała skuteczną grę. 2 minuty po zmianie stron Konrad Stępień wykonywał rzut wolny z okolic 30 metra. Zdecydował się na strzał, licząc, że oślepiony słońcem Humerski nie będzie w stanie interweniować i dokładnie tak się stało. W dosyć kuriozalnych okolicznościach padła druga bramka dla Siarki, która podcięła mocno skrzydła Olimpii. Zespół Włodzimierza Gąsiora nie zamierzał jednak na tym poprzestawać. W 54 minucie po podaniu Stefanika nie udało się Żebrakowskiemu, natomiast snajperskim instynktem wykazał się Koczon, który nie uderzył co prawda idealnie, ale wystarczyło to do podwyższenia na 3-0. Olimpia nie była w środę w stanie odpowiedzieć Siarce praktycznie ani jedną groźną akcją, a po wygranej nad Rowem faktem stała się pierwsza porażka drużyny z Zambrowa za kadencji Sławomira Majaka. Z Podkarpacia przenosimy się do Małopolski, gdzie również o godzinie 17 rozpoczęło się starcie Puszczy Niepołomice z Rozwojem Katowice. Drużyna gospodarzy w miniony weekend niespodziewanie, żeby nie powiedzieć sensacyjnie, przegrała w Stalowej Woli z tamtejszą Stalą, a rehabilitacji szukała przed własną publicznością. Pierwsza połowa starcia Puszczy z Rozwojem nie należała do szczególnie pasjonujących, natomiast w 58 minucie Grzegorz Marszalik sprawił, że pod bramką gospodarzy zrobiło się niebezpiecznie. Podopieczni Tomasza Tułacza odpowiedzieli jednak szybko. W 63 minucie uderzał Maciej Domański, a jego strzał ręką zatrzymał Dawid Kaszok, dając sędziemu powód do podyktowania rzutu karnego. Domański podszedł do piłki ustawionej na 11 metrze i pewnym uderzeniem dał Puszczy prowadzenie. 10 minut później gospodarze wyprowadzili kolejny atak. Po dograniu u Wakwę akcję rozegrał duet Orłowski-Domański. Ten pierwszy dośrodkował na głowę Macieja Domańskiego, który zupełnie odpuszczony przez rywali skierował piłkę do siatki. Dla mierzącego 167 cm wzrostu pomocnika Puszczy gole zdobywane głową nie są codziennością. Środowe trafienie było pierwszym w seniorskiej karierze golem strzelonym właśnie w taki sposób. Wydawało się, że Puszcza ma już ten mecz pod kontrolą, jednak w 83 minucie w kierunku bramki potężnie uderzył Mateusz Wrzesień. Zdecydowanie nie popisał się w tej sytuacji bramkarz Puszczy Marcin Staniszewski, który przepuścił piłkę między nogami i pozwolił zawodnikom Rozwoju uwierzyć, że ten mecz można jeszcze uratować.
końcowych fragmentach ani jednym, ani drugim nie udało się już jednak poważnie zagrozić bramce rywala, a starcie Puszczy z Rozwojem zakończyło się zasłużonym zwycięstwem 2-1 gospodarzy. Spośród czterech Beniaminków sezon 2016-17 w drugiej lidze najsłabiej rozpoczęła Warta Poznań, która przed tą kolejką zajmowała w tabeli ostatnią lokatę. Dla podopiecznych Tomasza Bekasa szansa na przełamanie nadarzyła się w środę, gdy do Poznania przyjechał inny Beniaminek z tradycjami, Polonia Warszawa. W 16 minucie z prawego skrzydła w pole karne dośrodkował Biegański, a Michał Ciarkowski zakończył akcję skutecznym strzałem, dając Warcie prowadzenie. Dla Ciarkowskiego to spotkanie było zresztą wyjątkowe, bowiem swego czasu spędził on niespełna dwa sezony jako zawodnik Polonii, w barwach której debiutował nawet w rozgrywkach ekstraklasy. W końcówce pierwszej połowy podopieczni Igora Gołaszewskiego zaczęli dochodzić do głosu, a najgroźniej zrobiło się w 33 minucie, gdy uderzenie Chorosia znakomicie wybronił debiutujący w barwach Warty Tomasz Laskowski. Po zmianie stron Polonia utrzymywała się przy piłce dłużej, ale Warta groźnie kontrowała. Szansę na podwyższenie prowadzenia miał m.in. Ciarkowski, ale w 64 minucie przegrał pojedynek z Puskiem. Sytuacja gości dodatkowo skomplikowała się 10 minut później, gdy po faulu na Siwku drugą żółtą kartkę obejrzał obrońca Polonii Marcin Bochenek. W 88 minucie po dośrodkowaniu Białożyta z rzutu wolnego świetną okazję, trafiając tylko w poprzeczkę, zmarnował Chromiński, jednak nie przeszkodziło to Warcie w dowiezieniu prowadzenia do końca. Beniaminek z Poznania w ten sposób zaliczył więc pierwsze w tym sezonie zwycięstwo i wydostał się z dna ligowej tabeli. Wicelider tabeli Raków Częstochowa o godzinie 17.30 rozpoczął swoje spotkanie, w którym rywalem była Legionowia Legionowo. Ostatni mecz podopiecznych Ryszarda Wieczorka przed własną publicznością zakończył się zwycięstwem 4-0 nad Olimpią Zambrów, ale tym razem poprzeczka została ustawiona zdecydowanie wyżej. W 17 minucie zaradny zagrał prostopadle do Czerkasa, ale czujny między słupkami był Madejski. W ostatnich fragmentach pierwszej połowy Raków powinien objąć prowadzenie, gdy prawą stroną z piłką zabrał się Mizgała. W polu karnym futbolówka po małym bilardzie trafiła do Oziębały, ale jego strzał zatrzymał się na poprzeczce. Również próby dobitki nie przyniosły pożądanego efektu, a Legionowi dopisało w tej sytuacji spore szczęście. Po inauguracyjnym remisie w Elblągu Raków w trzech kolejnych spotkaniach punktował bezbłędnie i usadowił się w czubie tabeli. W Legionowie pod bramką Loski najgroźniej zrobiło się natomiast w końcówce. W 80 minucie o uderzenie pokusił się Kalinowski, ale golkiper Rakowa wyszedł z tego pojedynku obronną ręką. Ostatecznie, podobnie jak w starciu tych ekip w zeszłym sezonie, w Legionowie bramki nie padły, a Raków, tak jak współlider z Opola, inkasuje w piątej kolejce jeden punkt. Gdyby nie odebrane przed sezonem cztery oczka, wspólnie z Odrą i Rakowem prym w lidze wjedliby również piłkarze Polonii Bytom. Zespół, który w zeszłym sezonie walczył o utrzymanie, tym razem ma wyższe ambicje i po czterech kolejkach pozostawał jedyną ekipą, która nie straciła jak dotąd w rozgrywkach ligowych nawet jednej bramki. Kwadrans meczu z Gryfem Wejherowo tę statystykę jednak zmienił, bo w 15 minucie w niespodziewany sposób, bezpośrednio z rzutu rożnego, piłkę do bramki Pierdicza posłał Piotr Kołc. Krótko po przerwie, z drugą żółtą kartką na koncie, swój udział w spotkaniu zakończył pomocnik Polonii Kamil Zalewski, a grający od 49 minuty 10-11 goście w 68 minucie skapitulowali raz jeszcze, tym razem po samotnej akcji Adriana Klimczaka. W zeszłym sezonie, gdy obie drużyny mierzyły się w Wejherowie, goście z Bytomia wygrali aż 4-0, ale tym razem to Gryf wcielił się w rolę kata. W 70 minucie ponownie defensywie Polonii we znaki dał się Klimczak, który tym razem uderzał głową, podwyższając rezultat na 3-0. Defensywa, która przez cztery kolejki nie skapitulowała ani razu, w sobotę rozsypała się zupełnie, a Gryf ostatni cios zadał w doliczonym czasie gry. Wzorcowo wyprowadzony kontratak miękkim uderzeniem ponad Pierdiczem zakończył Michał Marczak, który postawił pieczątkę nad pewną wygraną gospodarzy. Gryf wygrał z Polonią aż 4-0 i sprawił swoim kibicom naprawdę miłą niespodziankę. O godzinie 18 rozpoczął się mecz w Radomiu, gdzie Radomiak podejmował uskrzydlonych wygraną z Siarką błękitnych Stargard. W tym sezonie z błyskawicznie zdobywanych goli zasłynęła Odra Opole, a konkretnie Dawid Wolny, który w starciu z Polonią Warszawa trafił do bramki w 10 sekundzie. W środę w Radomiu atak na rekord przypuścił Mateusz Stomporski, który dokładnie w 24 sekundzie starcia z błękitnymi wykorzystał prostopadłe podanie Mafie Bębę i zdobył gola na 1-0. Podopieczni Wernera Liczki weszli więc w ten mecz znakomicie, a dla błękitnych rozpoczęło się od sporego szoku. W 20 minucie po akcji prawą stroną piłka trafiła do Shinonzo Agu, a Nigeryjczyk uderzeniem przy słupku podwyższył prowadzenie gospodarzy. W zeszłym sezonie w obu starciach Radomiaka z błękitnymi wygrywali miejscowi, a w środę przyjezdni ze Stargardu dopiero w drugiej połowie zabrali się za bardziej konkretne ataki. W 71 minucie po dograniu Butowskiego i rykoszecie piłka trafiła w końcu pod nogi Macieja Kazimierowicza, ale z jego strzałem poradził sobie Szady. Podobnie jak w sobotę w meczu z Siarką, również tym razem sporo ożywienia do gry błękitnych wniosły zmiany.
przerwie na boisku pojawił się właśnie wspomniany już Kazimierowicz, który 5 minut po akcji zakończonej interwencją bramkarza skierował piłkę do bramki, dając błękitnym kontakt. Na wyrównanie podopiecznych Krzysztofa Kapuścińskiego nie było już jednak stać, a groźniejsze niż ataki błękitnych były kontry Radomiaka. Już w 97 minucie jedna z takich kontr zakończyła się faulem Magnuskiego na Śliwińskim, za który sędzia pokazał zawodnikowi gości czerwoną kartkę. Był to jednak ostatni akcent tego meczu, bo arbiter po chwili zakończył spotkanie, w którym Radomiak pokonał błękitnych 2-1. Jak nakazuje tradycja, najpóźniej rozpoczął się mecz w Kołobrzegu. Tamtejsza Kotwica grała tym razem z Rowem Rybnik, który w piątek zaliczył niespodziewaną wpadkę w Zambrowie. Kotwica w poprzedniej kolejce wygrała, ale w środę to goście z Rybnika byli w swych atakach konkretniejsi. W 35 minucie na strzał sprzed pola karnego zdecydował się Paweł Polak, ale po rykoszecie piłka przeleciała obok słupka. Także po zmianie stron podopieczni Dietmara Bremera rzucili się śmiało do ofensywy. Po wznowieniu gry od środka problemy z opanowaniem piłki miał Jagiełło. Jaroszewski zdołał go ubiec, ale nie udało mu się już oddać skutecznego strzału. Kolejna okazja nadarzyła się w 74 minucie, gdy Row wykonywał rzut rożny. Najlepiej w polu karnym odnalazł się Witold Cichy, który pokonał strzałem głową Roberta Błąkałę i otworzył wynik rywalizacji Kotwicy z Rowem. W ostatnich fragmentach gospodarze nie mieli więc nic do stracenia i zebrali się wreszcie do ofensywy. W czwartej minucie doliczonego czasu gry Kotwica egzekwowała rzut wolny. Po centrze Żmijewskiego piłkę głową trącił Jagiełło, jednak Karolowi Zielińskiemu brakło dosłownie centymetrów, by sięgnąć futbolówki i zagwarantować Kotwicy jeden punkt. Zwycięstwo z Kołobrzegu wywiózł ostatecznie Row, który po dwóch z rzędu porażkach wreszcie dopisuje do swojego dorobku punkty. Oto komplet wyników rozegranej w środku tygodnia piątej kolejki. Podziałem punktów zakończyły się mecze Olimpii Elbląg ze Stalą, PGE GKS-u z Odrą oraz Legionowi z Rakowem. Pewne zwycięstwa przed własną publicznością odniosły Siarka i Gryf, a w roli gospodarza wygrały ponadto zespoły Warty, Radomiaka i Puszczy. Jedyną drużyną gości, która zainkasowała w tej kolejce komplet punktów, był Row Rybnik. Obie liderujące ekipy bezbramkowo zremisowały w tej kolejce swoje mecze, co wykorzystała Puszcza Niepołomice, która doskoczyła do rywali na jeden punkt. W strefie spadkowej wylądowali dwaj spadkowicze z pierwszej ligi, PGE GKS Bełchatów i Rozwój Katowice. Z kolei Warta Poznań przeskoczyła w tabeli Olimpię Zambrów i plasuje się na 17 lokacie. Dwa gole w meczu z Rozwojem sprawiły, że w tabeli strzelców na pozycję lidera wskoczył pomocnik Puszczy Niepołomice Maciej Domański. Z trzema golami na koncie na pozycji numer 2 znajdują się obecnie Ciach, Figiel, Klimczak, Krzywicki oraz Pietroń. W sobotę o godzinie 16 szósta kolejka wystartuje w Częstochowie, gdzie Raków podejmie Row. Godzinę później rozpoczną się spotkania Stali z Rozwojem, Olimpii Zambrów z Radomiakiem, Polonii z Legionowią, Odry z Gryfem oraz Olimpii Elbląg z Wartą. O 20 w Kołobrzegu Kotwica podejmie Siarkę, natomiast w niedzielę rozegrane zostaną dwa kolejne spotkania. O 15 w Stargardzie Błękitni mierzyć się będą z Puszczą, a o 19 wystartuje prestiżowe starcie Polonii Warszawa z GKS-em Bełchatów.